Cześć Tadeusz, bardzo miło mi Ciebie poznać. Jak podoba Ci się takie eventowe życie? Słuchaj, pierwszy raz jestem na takim dużym evencie, jest naprawdę, że tak powiem, z pompą. Jestem tutaj z moją dziewczyną i naprawdę jest tam bardzo przyjemnie. Jest naprawdę miło i no cóż, dużo znanych osobistości. Na żywo je spotkać to też jest duże wyróżnienie i enjoy. A jak zmieniło się Twoje życie po tym, jak udałeś się do programu Top Model? Znaczy, jakoś dużo się zmieniło, na pewno dostałem dużo doświadczenia i jakby cały czas jest to pewna przygoda, i w której no, się odnajduję. I co jeszcze mogę powiedzieć? No ogólnie no, poznałem dużo nowych osób, które gdzieś tam pomogą mi się rozwinąć w karierze modela i na pewno chcę w tym działać i myślę, że to jest takie największe po prostu spełnienie dla każdego aspirującego modela. A jak wspiera Cię w tym wszystkim Twoja dziewczyna? Moja dziewczyna Zosia jest naprawdę bardzo wspierającą dziewczyną. Od samego początku mi kibicowała i to tak naprawdę ona przewidziała ten złoty bilet, bo od samego początku, jak wchodziliśmy na casting, ja byłem tego dnia bardzo zestresowany, a ona mówiła, ty dostaniesz złoty bilet, przeczuwam to i proszę bardzo. Tadeusz, Ty też sporo przeszedłeś w swoim życiu prywatnym. Jak to Cię ukształtowało? Znaczy, no tutaj jakoś nie mogę powiedzieć tak, że dużo, każdy z nas dużo przeżył i to jest, dla każdego jest to oddzielna jednostka miary. Czy to jest dużo, nie wiem, ale na pewno to dało mi taką pewność siebie, determinację do działania i po prostu odnajdywanie się w tym wszystkim tak ze swoim własnym ja, po prostu. Żeby robić to, co się lubi i to, co się kocha. A ten brak relacji z rodzicami? Mhm. Na pewno mnie umocnił. To nie jest tak, że to jest coś, co mnie osłabiło. Jakby wyciągnąłem z tego wiele lekcji i wiele takich przemyśleń, które mogę teraz wdrożyć w swoje życie i to mnie na pewno tak umacnia. Można powiedzieć, że to Twoja babcia jest taką osobą, która też bardzo Cię wspiera, ukształtowała. Chciałbyś jej coś powiedzieć? Tak, no ogólnie moja babcia jest osobą, która naprawdę miała bardzo duży wkład w moje takie największe momenty dorastania i za to jej bardzo dziękuję. No i cóż, no już nie wiem, czy będzie mogła to obejrzeć, ale na pewno będzie zadowolona i jak zobaczy swojego wnuczka po prostu, który się spełnia. Jest z Ciebie dumna? Jest, na pewno i to mi też przekazywała. A czy na przykład Twoi rodzice teraz, gdy zobaczyli Cię w programie Top Model i tak dalej, próbowali nawiązać jakiś kontakt? I tak, i nie. Jakby to zostawiam w swojej strefie, ale no, na pewno gdzieś mnie zobaczyli, to nie mogę ukryć. I na pewno są dumni. Jakie plany na najbliższą przyszłość? No tutaj się otwiera sporo drzwi. Na pewno chciałbym wyjechać gdzieś na kontrakt, jak już się zakończy program, zakończy się wszystko i na pewno będę planował dalej pociągnąć tą piękną historię. I myślę, że na pewno jakiś kontrakt, jakiś dobre, po prostu dobra agencja. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Ale na pewno będę chciał to kontynuować, plus rozwijać swoje pasje, takim jakim jest trenerka i robienie muzyki.